Witam wszystkich, dobry wieczór. To jest dyskusja po ostatnim wykładzie w tym semestrze spotkań z cyklu Zaraza, plebs i alternatywy dla kapitalizmu. Spotykamy się dzisiaj po wykładzie Katarzyny Trzeczot, Plaga i nowoczesność. Czy potrzebujemy potwornej polityki? Wykładu mogliście wysłuchać w naszych kanałach streamingowych, a teraz jest okazja, żeby zadać naszej prelegentce dodatkowe pytania. I tak jak to zwykle miało miejsce przy poprzednich spotkaniach, ja przygotowałem kilka pytań, które rozwijają, polemizują może nawet trochę z tezami przedstawionymi w wykładzie, natomiast zachęcamy do włączania się do tej naszej dyskusji, albo na końcu, albo też możecie interweniować w trakcie, jeżeli poczujecie, że wasze własne odczucia, pytania, wątpliwości korespondują z tym, o czym my sobie tutaj rozmawiamy. Ja bym się chciał w tych moich pytaniach skoncentrować raczej nie na tym, czy potrzebujemy potwornej polityki, bo wydaje mi się, że to zostało w wykładzie dosyć jasno wyłożone, twoje argumenty, dlaczego takiej polityki potrzebujemy. Chciałbym przesunąć tę dyskusję bardziej w kierunku tego, jakiej potwornej polityki potrzebujemy, ponieważ będę tutaj drążył w tym kierunku, że bardzo różne mogą być potworne polityki i w przeszłości były i dzisiaj są i możemy sobie różne potworne polityki wytłumaczyć, wyobrazić i niekoniecznie wszystkie z nich to będą te, które będą w ramach tego, co nas interesuje w cyklu, ale ogólnie, czego szukamy w życiu, nie muszą być to polityki jakieś pozytywne z gruntu. No i moje pierwsze pytanie właśnie by od razu dotyczyło tej relacji między kapitalizmem i nowoczesnością z jednej strony, a potwornością z drugiej. Chciałaś tutaj pokazać w wykładzie, że nowoczesność, nowoczesny kapitalizm w dużej mierze zasadzały się na takim egzorcyzmowaniu potworności, strachu przed potwornością, taka bardzo stabilna separacja między tym, co ludzkie, człowiecze z jednej strony, a nie ludzkie z drugiej miała tutaj miejsce. Podawałaś wiele interesujących przykładów. No i nawoływałaś konkluzji do tego, żeby tą separację jakoś przełamać, tak? Żeby ta polityka nowoczesna czy ponowoczesna, jakaś postludzka, uwzględniała potworność, nie bała się tej potworności. I moja wątpliwość jest taka, czy przypadkiem nowoczesność i kapitalizm nie jest już trochę bardziej zaawansowany, niż ty to przedstawiasz, w tym sensie, że właśnie nie boi się tej potworności, ale chce w twórczy sposób nią zarządzać, stwarzać ją, ponieważ to się w wielu obszarach opłaca, tak? Tworzenie jakichś nowych gatunków poprzez jakąś geoinżynierię, jakieś biotechnologie, zainteresowanie takimi miękkimi czynnikami rozwoju, kulturą, wartościami, jakąś taką różnorodnością społeczną. W dyskursach o mieście jest na przykład bardzo popularne, prawda? No właśnie, jak ty byś do takiego polemiki, zarzutu z mojej strony się ustosunkowała? Czy rzeczywiście ta relacja nie jest trochę bardziej skomplikowana? Na pewno jest tak, że kapitalizm teraz się opiera właśnie na wykorzystywaniu właśnie takich form hybrydycznych, których jakby tożsamość jakoś może być zaburzona. Ale wydaje mi się, że ta potworna polityka, którą ja bym jakoś miała opisać, to chyba zakładałaby, że poza tym, że właśnie tam musi być ten element właśnie jakiejś takiej chimery i właśnie jakiegoś związku, sojuszu, hybrydy, to chyba właśnie drugim tym niezbywalnym warunkiem właśnie miałoby być to, że to jest ta wizja oparta nie na rywalizacji i nie na konkurencji, tylko na współpracy. Wydaje mi się, że w kapitalizmie nawet jeśli się tworzą te sojusze i nawet jeśli są wykorzystywane jakieś łączenia, które wcześniej były nie do pomyślenia, to jednak zawsze gdzieś tam odnoszą się one do takiej konkurencyjnej jednostki, z którą trzeba się w czymś ścigać. Ale też wydaje mi się, że różnica pomiędzy tymi potworami kapitalizmu i tymi potworami, które wykorzystywanymi do nakręcania w ogóle kapitalizmu, chyba też była, a pomiędzy tymi potworami, które mnie się wydają jakoś tam ważne i właśnie w takim charakterze jakiegoś motoru zmian społecznych, to ta różnica jeszcze chyba by polegała na tym,
co ja jakoś staram się powiedzieć, streszczając historię tej kalamarnicy i mówiąc o tych bakteriach, które ona ma wewnątrz i które rzeczywiście pomagają jej uchronić się przed drapieżnikami. Bo staram się powiedzieć, że to nie tylko jest właśnie współpraca dwóch odrębnych bytów, tylko to, co się tam dzieje, to jest to, że te bakterie, które sobie oczywiście karmią się tymi cukrami wytworzonymi przez kałamarnicę, robią jeszcze coś innego, a mianowicie uczestniczą w budowie tej kałamarnicy i biorą taki bardzo aktywny udział w zmianie jej tkanek. Tam podawałam te wszystkie zmiany, jakie w ciele kałamarnicy te bakterie wywołują. No i wydaje mi się, że to chyba byłaby ta moja potworność, ta potworność, która się chyba nie mieści w tym paradygmacie tej nowoczesności sprzężonej z kapitalizmem. Właśnie, że tam jest jeszcze ten element, że te sojusze, te hybrydy, te chimery nie tylko polegają na współpracy, której celem jest to, żeby obydwie strony czerpały z tego zysk, że właśnie tam jest jeszcze ten jeden element i właśnie to byłby ten niezbywalny element, że właśnie tam zachodzi jakiś też rodzaj zmiany, której ta jedna strona się przemienia, że to czerpanie zysku właśnie oznacza jeszcze coś takiego. No i może właśnie w tym sensie to chyba też byłoby różne, że się te właśnie jakby strony tych sojuszy i te jakby części składające się na te hybrydy chyba nie są takie wymienialne, takie tak po prostu wymienialne. Ja nie wiem, mogę opowiedzieć historię jeszcze, która też jest fajna i fajnie opowiada o współpracy. To było ostatnio, ukazało się w The Science, ale też streszczała to Gazeta Wyborcza o odkryciu dotyczącym trzmieli. Bo zauważono, że jest w związku z tym, że temperatury poszły w górę, to trzmiele wcześniej się wybudzają ze snu zimowego, nie wiem, czy to się tak w odniesieniu do trzmieli nazywa, no, ale z tego okresu nieaktywnego i natomiast nie mają co jeść, dlatego że jeszcze w tym czasie nie zdążyły zakwitnąć kwiaty, których pyłkami one się karmią. I naukowcy zaobserwowali coś takiego, że te trzmiele zaczęły podgryzać liście tych roślin i te rośliny zaczęły kwitnąć. Dzięki temu trzmiele dostawały jedzenie. Jakby pierwsza taka interpretacja, jaka przyszła uczonym do głowy, była taka, że te rośliny właśnie robią to na skutek stresu. I przeprowadzono eksperyment, gdzie właśnie stworzono jakby podobne warunki w dwóch jakby przestrzeniach. To znaczy warunki takie, że trzmiele są bardzo głodne, a te rośliny jeszcze nie kwitną. I wydarzyło się to samo, jeżeli były trzmiele. Jeżeli to trzmiele zaczynały podgryzać te liście, natomiast w drugim pomieszczeniu chodziło o nacięcie tych liści właśnie przez człowieka i zobaczyć, czy to rzeczywiście działa stres, jakiś taki rodzaj, jakiś rodzaj uszkodzenia tej rośliny, który sprawia, że ona zaczyna kwitnąć. No i to się nie udało. I oczywiście zakończenie tekstu w Gazecie Wyborczej było takie, że ach, każdy ogrodnik by marzył o tym, żeby mieć te możliwości, jakie mają te trzmiele, to znaczy, żeby zacząć zmuszać te rośliny do tego, żeby one kwitły wtedy, kiedy nam się to podoba. Ale właśnie okazuje się, że i pewnie tak, pewnie gdzieś to w ogóle zostanie jakoś przebadane i odkryte, ale będzie to powodować takie skutki, których podgryzanie tych kwiatów przez trzmieli nie powoduje. I w tym sensie właśnie wydaje mi się, że to, co jest ważne w tej potworności, o której ja mówiłam, to, że te poszczególne elementy nie są wymienialne. To znaczy nie można ich sobie tak wymienić, żeby ta pozostała część tej układanki pozostała bez zmian. Chyba właśnie te hybrydy kapitalizmu nie miałyby tych cech. One są jakby robione właśnie chyba tak, żeby można było podmieniać te elementy, żeby właśnie, to jest właśnie ta logika, tak, żeby właśnie człowiek teraz stał się, żeby człowiek stał się tym ogrodnikiem i zaczął naśladować trzmiele. Bez takiego w ogóle jakby namysłu nad tym, że to podgryzanie wywoła prawdopodobnie jakieś jeszcze gdzieś dalej inne skutki
niż te przyjaźnie. No tak, no tutaj mamy takie przejście, mówiąc od tego baumanowskiego, takiego nowoczesnego ogrodnika, który chce mieć wszystkie te grządki równiutkie poddzielane, do takiego ponowoczesnego, który właśnie, tak jak dzisiaj w naszych miastach mówi się, nie kośmy trawy, to jest bioróżnorodność i tak dalej, i tak dalej. Gdzie też wiadomo, że za tym stoi jakiś interes jakiejś klasy średniej, która chce żyć w jakiś taki niby ekosposób, że to się często robi koło jakichś biurowców biznesowych. Czyli jest tutaj takie pragnienie zielonego kapitalizmu, jak na przykład w takiej książce po polsku wyszła Ralfa Fuchsa, żeby uczyć się od przyrody. Czyli właśnie Fuchs daje pełno takich przykładów, gdzie mówi, zobaczmy, jak to robią trzmiele i zastanówmy się, czy nasz przemysł mógłby na przykład działać podobnie. Tak? Więc tutaj to tutaj założenie tej niepodmienialności no, byłoby czymś, co miałoby tutaj odróżniać te dwa dyskursy prokapitalistyczne, antykapitalistyczne, no i czynić niemożliwość przejęcia tych struktur nieludzkich przez system kapitalistyczny. Ale chciałbym teraz do innego jakiegoś problemu potencjalnego z potworną polityką zmierzać, mianowicie potworność a dehumanizacja. Czy tutaj pojawia się pewne ryzyko używania w polityce dyskursu, w którym traktujemy potwory jako coś pozytywnego. Tak? To jest teraz bardzo w światowej polityce takiej radykalnej rzecz często rozpowszechniona, nie wiem, feministki utożsamiają się z czarownicami, tak? Polityka queerowa często sięga po też jakieś byty dziwaczne, hybrydowe, nie wiem, ruchy radykalne mówią, my jesteśmy waszym koszmarem, my jesteśmy prawdziwym wirusem, to my jesteśmy, nie wiem, jako ruch robotniczy wirusem dużo potężniejszym niż na przykład koronawirus i to jest na pewno jakoś inspirujące. Z drugiej strony no jest to ryzyko dehumanizacji pewnych grup, tak? Czyli to, co obserwujemy na przykład teraz w Polsce w kontekście kolejnej nagonki na osoby LGBT, no próba odczłowieczenia. Tak? Jak ty sobie radzisz z takim zarzutem? Czy nie boisz się, że te potworne metafory są zrozumiałe tutaj dla nas, dla ludzi, z pewnej bańki, które w kategoriach, nie wiem, manifestu Cyborga, Haraway, Bruno Latura i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak się z tym wyjdzie na agorę, no to się okazuje, że jednak ta potworność kojarzy się z takimi formami populizmu prawicowego. Mhm. Nie, no na pewno ten rodzaj potwornej polityki musiałby przebiegać na kilku płaszczyznach i wydaje mi się, że to chyba trzeba byłoby musiałby ten się odbywać dwa procesy równoległe, no, to znaczy nazwanie kogoś, no jakby, jakby uzwierzęcanie jakiejś grupy osób przestaje być obelgą w momencie, kiedy samo człowieczeństwo przestaje być komplementem. Nie, poczekaj, zaczyna... A tak, przestaje być obelgą, kiedy człowieczeństwo przestaje być komplementem. To znaczy, to chyba jest właśnie bardzo ważne to i w tym sensie jakoś ważne wydawało mi się, żeby w tym wykładzie zawrzeć właśnie to, że człowiek też jest potworem. W tym sensie właśnie temu, żeby pokazać właśnie, że nie ma czegoś takiego jak, nie wiem, jak człowiek, a na pewno nie ma go, nie ma czegoś takiego, że on stoi w ogóle na jakiejś takiej drobinie w ogóle bytów i że właściwie człowiek istnieje tylko w relacji z innymi nieludzkimi bytami. No, że może to jakoś sprawi właśnie, że ta zwierzęcość nie będzie się wydawać nam, nie będzie wydawać się nam taka straszna. No, ale tak, ja też zdaję sobie z tego sprawę, że to jest wszystko tak strasznie zakorzenione w języku i w momencie, kiedy nawet te osoby, które czytają Haraway i Latura, wciąż posługują się przymiotnikami humanitarny, to wiem, że to jest jakby taki projekt zakrojony na naprawdę dużą skalę. No tak, ja zawsze chcę mi się trochę śmiać, jak widzę moich kolegów, koleżanki, filozofów, którzy napisali ileś tekstów krytykujących koncept praw człowieka, że potem jak przychodzi do konkretnych starć w Polsce, to pierwsze co sięgają to po te prawa człowieka. Tak, 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 tak. Nie? Że trochę jednak potem się czujemy bezradni, jak mamy tego użyć w bieżącej walce politycznej, czujemy, że to będzie jakoś niezrozumiałe, zbyt radykalne. To jest też nieludzkie traktowanie kobiet, kiedy jest mowa o prawach reprodukcyjnych. Tak, jest bardzo dużo, jest cała taka siatka pojęciowa, którą trzeba byłoby jakoś rozbroić. Łapiemy się tego humanitaryzmu z takiego braku języka, wydaje mi się właśnie.
w Twoim wykładzie, ale też w wielu innych miejscach inspiruje Cię to myślenie o nowoczesności jako takim modelu plantacyjnym, który przenika w ogóle struktury nowoczesne, tak? Czyli w tym sensie plantacja niewolnicza, pewnie w jakimś sensie też polski folwark magnacki byłyby takimi strukturami par excellence kapitalistycznymi, gdzie dochodzi do ścisłego oddzielenia kobiet od mężczyzn, robotników od zarządców, bytów ludzkich od nieludzkich itd. Tak? I że plantacjonizm jest obecny też w kolejnych strukturach kapitalizmu, w fabrykach, w szkołach, w biurowcach itd. No i dzisiaj jest duża dyskusja w humanistyce, w ekonomii też o tym, czy ten model plantacyjny jakoś się kończy też w związku z kryzysem klimatycznym. Ja się jednak zastanawiam, mam taką wątpliwość jako osoba, która gdzieś tam trochę się tą ekonomią plantacji, zwłaszcza tych karaibskich, interesuje. Czy takie przedstawianie sprawy, że ten plantacjonizm to rzeczywiście jest takie ścisłe oddzielenie i zarządzanie tym, co ludzkie w separacji od tego, co postludzkie, jest do końca prawdziwą diagnozą? No bo jednak nie da się przegapić faktu, że imperia kolonialne, które ten plantacjonizm rozwijały, no wykazały się tutaj ogromną innowacyjnością w tym sensie, mieszając różne byty, tak? Doprowadzając do różnych mieszanek, przeszczepiając jedne gatunki roślin w inne miejsce, przewożąc siłę roboczą z jednego kontynentu na inny. Czyli czy ten plantacjonizm raczej nie byłby nie tyle strachem przed potwornością i separowaniem się od potworności, co twórczym zarządzaniem potworności na potrzeby kapitalizmu? Jak ty się do takiego No to jest skomplikowane. Ja bym się jednak upierała, że sam model tych kolonialnych, że sam model tych kolonialnych plantacji chyba był jednak oparty na odpotwornieniu, bo tak, oczywiście to potem jakby rzeczywiście mają miejsce te innowacje, ale pamiętam taką historię z książki Nigdy Osobno, to jest książka o mikrobach takiego Marka Selosa, który jest takim bardziej popularyzatorem nauki. Tam była historia właśnie o tym, jak próbowano przeszczepić sosny, które no, jakby pierwotnie rosły tylko na półkuli północnej, ale były bardzo pożądane w koloniach, bo z nich się fajnie buduje maszty i okręty. No i próbowano je właśnie przeszczepić. I to się latami nie udawało, dlatego że to ziarno kiełkowało, ale potem właśnie na jakimś tam bardzo wczesnym etapie ta roślina zaczęła schnąć. I potem, ale to właśnie tak kompletnie intuicyjnie to się stało, że przewieziono właśnie trochę gleby europejskiej. No i okazało się, że właśnie, i to jest właśnie pokazuje też, jak bardzo długo to zjawisko symbiozy uchodziło za anomalię. I właśnie, co się okazało? Okazało się, że właśnie te grzyby, które przewieźli kolonizatorzy razem z tą glebą i które były uważane do tej pory za pasożyty, które no właśnie żerują na korzeniach tej sosny, że one właśnie poza tym, że pobierają sobie cukry, to przewodzą mikroelementy z gleby. No i właśnie tak, masz rację, że oczywiście potem już bardzo szybko można było bardzo wiele rzeczy sobie na nowo spotwornić, ale sam jakby w ogóle ten pomysł przenoszenia wcale, wydaje mi się, że jednak takim głównym zamysłem tutaj było to odpotwarnianie. No i teraz jest jeszcze jest taka kwestia właśnie tego, co ty mówisz, że właśnie nie ma tych granic. Ja pamiętam, jak o zakładaniu plantacji pisała Anna Tsing i ona mówiła, ona przede wszystkim wychodziła od tego, że pomiędzy tymi roślinami na plantacjach a ludźmi nie ma już miłości, ta, która była właśnie w tym okresie zbieracko-łowieckim, bo właśnie wtedy trzeba było wiedzieć, gdzie roślina rośnie. To było takie nieoczekiwane spotkanie, ale jednak takie wyczekiwane spotkanie i tak dalej. Ale też właśnie pokazuje, że to nie tylko chodzi o ujarzmienie roślin, bo żeby ujarzmić rośliny, trzeba było ujarzmić ludzi i właśnie przewieźć tych niewolników. No i wtedy, to tak pokazuje właśnie Tsing, następuje jednak to ścisłe oddzielenie. Dlatego, że trzeba było oddzielić te osoby, które pracują na tej plantacji, a te, które je posiadają. I te wszystkie rasistowskie ustalenia, jakie miały miejsce w koloniach, to jest właśnie między innymi efekt właśnie tego. I ona tam pokazuje, jak bardzo dużo właśnie innych podziałów to nakręciło, bo też właśnie
kobiety białe stały się takimi strażniczkami tych granic, tego domostwa, które miało pozostać właśnie nieskażone rasowo. Więc wydaje mi się, że cały ten kolonialny model zakładania plantacji, czy rzeczywiście jakieś takim wrażeniu w ogóle mieszania gatunków i tej innowacyjności, jak to powiedziałeś, na celu miał właśnie przede wszystkim to odseparowanie. Zaczął się jako odseparowanie, z konieczności sięgnął po te techniki mieszania, ale potem wszystko właśnie znów opierało się na ścisłym oddzieleniu. No tak, 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 tak bym przedstawiła. Tak, właśnie tutaj też miałem w tle te relacje seksualne, które są nieodłączne do tej restrukturyzacji plantacji, tak? Czyli właśnie walka z międzyrasowymi stosunkami. Tak, tak. Właśnie bardzo ścisły podział między czarnymi, białymi, mulatami, odseparowywanie też różnych grup językowych. No ale to jest w jakimś sensie potworne, bo to jest jakieś uderzenie, nie chcę powiedzieć naturalne, w sensie naturalne w tym sensie, że ludzie do siebie lgną, tak? Chcą coś razem budować, tworzyć jakieś takie potworne społeczności, zbiegowskie na przykład, zbiegów niewolników. A z drugiej strony jest ta właśnie taka potworność jak z Frankensteina, czyli tworzenie takiego ludzkiego trupa zbiorowego, tak? Czyli takiej wspólnoty, która jest w rozkładzie takimi stosunkami podległości, hierarchii, poprzenikane na różne sposoby. Ostatni wątek, jaki chciałbym, żebyśmy poruszyli. Ale wiesz, to tylko jakby ja chcę doprecyzować, bo może z tego wykładu to nie wynikało, że oczywiście tę potworność można rozumieć bardzo różnie, ale jeżeli chodzi o tę potworność, która miałaby się stać jakąś podstawą do taką podstawą do jakiegoś projektu politycznego, to jednak chyba bym ją zdefiniowała jako właśnie tę chimerę. Tę chimerę, ale właśnie nie chimerę zupełnie niezależnych od siebie elementów i takich, które się łączą po to, żeby czerpać, żeby właśnie się pojawiły te obopólne zyski, tylko właśnie te, no właśnie, żeby to działało, że to musi działać tak jak w przypadku tej kałamarnicy i bakterii. Także to musi być ten element właśnie, że to spotkanie nie jest, że to spotkanie jest przemianą, także jest właśnie tą interakcją, a nie interakcją. Więc tak bym doprecyzowała, że właśnie to miałaby być ta potworność, o którą mi chodziło w momencie, kiedy przeszłam do tego poziomu właśnie projektu politycznego. Czy mamy na myśli bardzo konkretną relację? Esencjalizujesz nawet, można powiedzieć, nie? Bo właśnie tam jest chyba ten element nieprzewidywalności, no więc może... Tak, że esencjalizowane założenie rodzi bardzo nieprzewidywalne skutki, nie? Na takiej zasadzie jest to ciekawa struktura łączenia dwóch bytów, które w tym połączeniu zmieniają swoją jakąś istotę, tak mi się wydaje. Rozumiem. Wiele poświęciłaś uwagi w swoim wykładzie temu wydarzeniu kluczowemu dla XIX wieku według Sera, przez ciebie cytowanego, czyli wybuchowi wulkanu Tambora. Ja w wielu tekstach się zetknąłem z tym właśnie przykładem, jaki on miał wpływ rzekomo na sztukę, na politykę, na same myślenie w ogóle o nowoczesności, historii, apokalipsie i tak dalej. No i zastanawiam się nad współczesnymi możliwościami nowej Tambory, tak? Gdzie by jej wypatrywać? Czy to jest w ogóle coś, co ciebie jakoś zaprząta? Czy właśnie takie nagłe zerwanie, które zmienia naszą świadomość na temat powiązań między tym, co ludzkie, a nie ludzkie? Bo wydaje mi się, że ileś takich momentów, które są taką polityczną cezurą dla humanistyki w ostatnich 20 latach mieliśmy, które były w jakiś stopniu potworne. Na przykład, kiedy myślę o tym, w tych ramach przychodzi mi na myśl terroryzm rozumiany jako taka potworna forma polityki, przychodząca spoza porządku, odczłowieczanie tych terrorystów, ale też przeistaczanie się demokracji w państwa zbójeckie, takie właśnie państwa predatory. Myślę o toksycznych aktywach i całym kryzysie na Wall Street, czyli znowu pewnych takich aktywach, które są nieludzkie, potworne, algorytmach, które nam się wymykają spod kontroli. No i o takich potwornych formach polityki, z którymi byśmy nie sympatyzowali raczej my, czyli takich w tym Trumpa, Bolsonaro, czyli potwór jako przywódca polityczny, że to rzeczywiście rozpala jakąś naszą wyobraźnię. Natomiast czy ty gdzieś widzisz szansę na taką współczesną Tamborę, która mogłaby być jakimś takim przebudzeniem,
otwarciem nowych możliwości, jeśli chodzi o mierzenie się z katastrofą klimatyczną. Czy coś takiego się już wydarzyło? Wydarza się twoim zdaniem? Może się wydarzyć? Co to by mogło być, żeby taką utopijną wyobraźnię pobudzić? No wydaje mi się, że, taka, że jest to pytanie takie nakierowane na to, żeby odpowiedź brzmiała, że to właśnie koronawirus. Ale poczekaj, chcę jeszcze najpierw powiedzieć, że jeżeli się będziemy jakby upierać przy tej mojej definicji potworności, czyli właśnie tej bardzo szczególnej formie chimery, to wydarzenie właśnie jako zetknięcie się z potwornością, no nie, wydaje mi się, że World Trade Center by nie podpadało, ale właśnie, bo to jest właśnie ten potwór po prostu rozumiany jako coś strasznego i nieludzkiego, ale rzeczywiście... taka prawicowa, nie? Ale rzeczywiście takim rodzajem hybrydy chyba były te... właśnie takie dziwne byty, jakie w ogóle ja się dowiedziałam o ich istnieniu, przede wszystkim z filmu Big Short, jakie właśnie się ujawniły przy kryzysie 2008 roku. I to byłaby znowu ta forma właśnie tej potworności, która świetnie się ma w kapitalizmie i która wręcz wspiera ten kapitalizm. Ale chyba właśnie też się wtedy okazało, wtedy się też chyba okazało, jakie granice jej stawia kapitalizm. Bo w momencie, kiedy to się wszystko zaczęło bardzo rozregulowywać i właśnie ewoluować w jakimś takim nieprzewidzianym kierunku, czyli dokładnie tak, jak mnie by chodziło o ewoluowanie właśnie w mojej politycznej potworności, to została temu postawiona granica. To znaczy to rozregulowanie rynku skończyło się tak, że pojawiły się dotacje i rządy jakby zrobiły wszystko, żeby to na nowo jakby nadać temu takie ramy, które właśnie nie doprowadzałyby tej potworności do takiego ekstremum, które właśnie by mogły spowodować jakiś rodzaj systemowej zmiany, czy nie? Wydaje mi się, że jedna potworność raczej została inną zastąpiona, tak? Wielu ekonomistów, nawet takich mainstreamowych, twierdzi, że teraz mamy taką gospodarkę taniego pieniądza na sterydach, ciężko do przodu, nie? W sensie stworzenie właśnie dużo taniego pieniądza znowu dla spekulantów i nawet jeżeli są jakieś ściślejsze regulacje, nie wiem, czy są, to nie może z tego wyjść nic dobrego. Też tutaj ciekawym wątkiem by było, żeby połączyć tą problematykę XIX-wieczną, tego zatrutego węglem powietrza i właśnie tą potworność derywatów z problemem bańki węglowej, który kiedyś mnie bardziej interesował. Miałem wielkie przekonanie, że w przeciągu 5 lat przyszły inwestycje w węgiel, aktywa spółek węglowych, naftowych, gazowych, przez to, że są tak napompowane, wybuchną i to właśnie będzie taki wybuch nieludzki, w tym sensie, że to będzie wybuch pewnej przyszłości, która została przelicytowana, powana fałszywymi obietnicami, no i wybuch skutkujący realnym rozpadem pewnej infrastruktury energetycznej, którą mamy. No i pytanie, czy ta hipoteza bańki węglowej jednak była wydumana, czy być może jeszcze nie nadszedł ten moment, a może ta bańka nie wybuchnie w taki sposób spektakularny, tylko właśnie to będzie takie męczenie tej bańki węglowej i takie wydłużone umieranie wszystkiego. To jest coś, co mi tutaj przychodzi jako taka potencjalny wydatek. Ale poczekaj, to w takim razie ty, zadając to pytanie, nie miałeś na myśli, że właśnie tym wydarzeniem, które, no bo ono nie, mam wrażenie, że wyznaczy jakąś cenzurę, tylko jeszcze będziemy sobie musieli odpowiedzieć, jakiego rodzaju, no ale że właśnie tym wydarzeniem, o które pytałeś, nie jest właśnie koronawirus? Nie mam założonej odpowiedzi, chciałem poznać. Okej. Nie, bo jak ja czytałam komentarze rozmaite filozofów, to przez chwilę oczywiście wydawało się, że tak, że coś ryknie, coś się zmieni.
pamiętam, to był inny tekst Latoura, nie mogę sobie przypomnieć, miał długi bardzo tytuł i w ogóle niechwytliwy, ale przywoływała go na stronach Biennale Warszawa Zofia Łapniewska. Bo właśnie tekst Latoura, który mówił, jak widział właśnie w telewizji, handlarza tulipanami, który bardzo rozpaczał, właśnie stracił pracę i w ogóle co teraz będzie. I to była, to był taki set w ogóle wypowiedzi, które miały mówić no właśnie o tym, jakie są te oblicza kryzysu ekonomicznego, jakie pociągnęła z sobą pandemia. No i to ciekawy przykład, bo w kontekście tej bańki tulipanowej, która kiedyś miała miejsce we wczesnym kapitalizmie. Tak, która była od wirusa. Bo to wiesz, która była od wirusa, bo wiesz o tym, że ten właśnie taki pomieszany tulipan, który ma kilka kolorów, to jest choroba wirusowa roślin. I że właśnie dlatego były nieprzewidziane właśnie to, co wyrośnie z tych cebulek, dlatego że właśnie były to rośliny zakażone. Ale właśnie mówiąc o tym handlarzu tulipanami, to właśnie Latour potem mówi, że kamera tam zjechała trochę dalej poza jego zapłakaną twarz. I że właśnie okazało się, że te tulipany rosną na stropianie, że właśnie miały być załadowane w plastiku do samolotu. No i właśnie on mówi, czy na pewno właśnie chcemy, żeby właśnie to tak dalej wyglądało. I to zadaje jakąś taką serię pytań, i w której mówi, że może fajnie byłoby, żeby teraz stworzyć jakiś taki projekt polityczny, który nie koncentrowałby się tak bardzo na dystrybucji dóbr, tylko właśnie na zahamowaniu produkcji i w ogóle by zakwestionował w ogóle ten model produkcji. No i rzeczywiście, kiedy okazało się, jak wielu rzeczy można sobie poradzić i też jak wiele rzeczy jest niepotrzebnych, no to był taki moment, w którym się wydawało, że właśnie to spotkanie z tym wirusem, który jest właśnie takim spotkaniem, ten wirus już właśnie w ludzkich komórkach, jest takim spotkaniem z potwornością, no że właśnie coś rypnie. Ale nie wiem, czy rypnie, bo być może skończy się właśnie tak jak w 2000, to już było 9, tak, że wszystko, że właśnie zostanie przywrócone jakieś takie ramy i to nie pociągnie w jakąś stronę dalszą. No ewidentnie widać, że rządom zależy na takim szybkim odbiciu gospodarczym i napędzeniu też pewnych apetytów, które nam urosły przez tą izolację. Też na tym zależy korporacjom, sieciówkom, jakimiś wyprzedażami, różnymi zachętami, żeby szybko się nasycić na nowo i wrócić do tej nowej normalności. Okej, to jest w zasadzie tyle wątków, ile sobie przygotowaliśmy do dyskusji. Czy mamy jakieś pytania ze strony naszych uczestników? Zachęcamy bardzo. Jeszcze wiesz co, muszę tak jakoś dopowiedzieć o te, bo jakoś historia właśnie tych kolonialnych plantacji i tego, że no właśnie, co potwierdzałoby właśnie twoją wizję, że właśnie ostatecznie zdecydowano się właśnie na te chimery, że zostały one jakoś tam wyzyskane. To może właśnie jeszcze tą za bardzo taką ważną różnicą byłoby właśnie ten taki utylitarny charakter jakby poszukiwania tych potworów i tych spotkań z potworami. Bo nam się bardzo często wydaje, że nowoczesność to jest po prostu tak, że wszystko się staje takie rozumne, a mnie się wydaje, że jakby clue chyba jest w tym, że wszystko staje się rozumne, ale też zinstrumentalizowane. Bo ja ostatnio byłam naprawdę zszokowana w ogóle lekturą encyklopedystów, w sensie encyklopedii Diderota, pod redakcją między innymi Diderota, że oni na przykład rozliczając się z astrologią, potępiają jakby w czambuł to, co po prostu jest no, rodzajem takiej przednowoczesnej wiedzy o przyrodzie. Natomiast w momencie, kiedy tam już jest mowa o zależności od wpływów, od fazy księżyca i tego, jak bardzo to może pomóc w ogóle w jakichś medycznych kwestiach, w sensie, żeby zauważyć właśnie, nie wiem, że na przykład jakieś choroby skórne nasilają się w danej fazie księżyca, albo tam jest dużo naprawdę jakichś takich historii, no, które byśmy dzisiaj kompletnie jakby zaliczyli właśnie do początku jakichś przesądów, zabobonów i astrologii, ale właśnie oni mówią, że to jest ta część astrologii, którą warto ocalić. Bo właśnie to jest ta część tej wiedzy, którą można jakoś wyzyskać i żeby stworzyć właśnie
stworzyć nowy model wiedzy medycznej, dzięki któremu to wszystko będzie mogło właśnie hulać i zyski będą rosły i wszyscy będą właśnie wiedzieli właśnie do czego ta wiedza jakby służy. Więc właśnie ten taki, to jak bardzo właśnie ważne było to, że ten rozum właśnie no był rozumem instrumentalnym, no jest chyba tutaj, jest tutaj właśnie przy tej historii z tymi kolonialnymi plantacjami chyba to byłoby bardzo ważne, nie? No tak, i tu w ogóle dotykamy zasadniczego problemu dla całego naszego cyklu, czyli stosunku kapitalizmu do dóbr wspólnych. To znaczy, tak jak nam się kiedyś wydawało, że kapitalizm będzie rozbijał na jakieś struktury, nie wiem, klanowe, plemienne, zrównoważone i będzie chciał je zaświadczyć, sprawić, że one się staną taką zracjonalizowaną fabryką, opartą tylko na nowoczesnej technologii. Dzisiaj coraz większe grono badaczy pisze o tym, że niekoniecznie, w tym sensie pewne zrównoważone, przednowoczesne stosunki można bardzo fajnie wykorzystywać, takiej kooperacji, która jest zakorzeniona w religii, w magii, w tradycji, wziąć jakąś łapę i na niej korzystać, tak? Że ludzie właśnie są gnani nie interesem własnym czy instrumentalnym, ale właśnie wyższymi wartościami do kooperacji. Natomiast to nie znaczy, że ta kooperacja, że owoce tej kooperacji muszą zostawać tylko dla nich. One mogą być bardzo łatwo przejmowane. Tutaj cała ta ekonomia fuchy, przejmowania przez różne platformy, efektów współpracy, no to jest właśnie... Tak. Mhm. Mamy jakieś pytania, zachęcamy. Na czacie albo można się włączyć mikrofon, kamerę. Nie widzę, nie będziemy wymuszać. Tak, dziękujemy za uwagę. Dzisiaj na poprzednich spotkaniach niedługo ogłosimy plany na to, co zamierzamy robić dalej. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda się wrócić do pierwotnej koncepcji, czyli do tradycyjnych spotkań w Warszawie, w Biennale Warszawa z udziałem gości zaproszonych, także gości zagranicznych, także śledźcie profil Biennale Warszawa, na pewno się wszystkiego na bieżąco będziecie dowiadywać. Bardzo dziękuję. Dzięki, hej.